Korzystając z okazji, że mam chwilę czasu, rozstawiony statyw, kamerę i przepiękne tło mojej choinki, chciałabym nagrać dla Was teraz świąteczne Q&A. Pytania, które znajdą się w tym filmie, pochodzą od Was. Poprosiłam Was pod jednym z filmem, abyście zadali takie typowo świąteczne pytania, na które odpowiedzi chcielibyście uzyskać ode mnie. I dzisiaj właśnie nagrywam ten film. I pierwsze pytanie jest takie, jakie ja Wam w sumie zadałam w jednym z rozdań świątecznych. I co jest dla Ciebie najważniejsze w świętach Bożego Narodzenia? Ja tak naprawdę wszystkie święta Bożego Narodzenia wspominam bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Ogólnie rzecz biorąc, doszłam ostatnio do wniosku, że wszystkie święta, które spędziłam w moim domu rodzinnym, miały bardzo taki szczególny wymiar i to tak naprawdę ta rodzina jest najważniejsza w świętach Bożego Narodzenia, ponieważ jest to jeden z nielicznych dni w roku, gdzie większa grupa osób jest w stanie zorganizować się, spotkać się w jednym miejscu i spędzić z sobą naprawdę magiczny czas, więc tu pod tym względem myślę, że bezapelacyjnie najważniejsze w święta Bożego Narodzenia jest rodzina. Kolejne pytanie, czy Twoja córcia dostaje prezenty na Mikołaja czy na gwiazdkę, a może na to i na to? Akurat ja nawet też pamiętam, że prezenty dostaje się zarówno na Mikołajki, jak i na gwiazdkę, lecz one troszeczkę jednak między sobą się różnią, ponieważ te Mikołajki zazwyczaj są mniejsze objętościowo, raczej skupia się na tym, aby dostała jedną drobną rzecz, parę słodyczy i zazwyczaj w Mikołajki przychodzi Mikołaj i pozostawia te prezenty w butach. Ja chcę tą praktykę, tradycję tak naprawdę wprowadzić do mojej obecnej rodziny, ponieważ przez całe moje życie dotychczasowe ten Mikołaj jednak przynosił prezenty do butów, nie pod poduszkę, nie gdzieś indziej w jakąś skarpetę, tylko właśnie w buty. Jak moja córeczka będzie starsza, na pewno będziemy przygotowywać te obuwie dzień przed, aby Mikołaj na pewno nie ominął tego miejsca. A zaś w gwiazdkę prezenty są już bardziej takie konkretne, że tak powiem, i już wtedy nie przychodzi stricte Mikołaj, tylko prezenty pojawiają się pod choinką, jak za dotknięciem magicznej różdżki. Kolejne pytanie dotyczy Sylwestra, a dokładnie moich planów na Sylwestra. Jak wiecie, od kiedy jestem mamą, to Sylwester wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ trzeba zorganizować, jeśli chcemy gdzieś wyjść, trzeba zorganizować opiekę dla dziecka. A to nie zawsze jest możliwe, ale ogólnie rzecz biorąc, już chyba wyrosłam z takich wielkich imprez, jakoś nie ciągnie mnie do tego, aby iść na jakiś wielki bal i przygotowywać się na niego z dużym wyprzedzeniem, więc ja i ogólnie mój mąż też preferujemy takie sylwestry domowe i w tym roku prawdopodobnie również tak będzie. Następne pytanie jest bardzo ciekawe. Czy w okresie świątecznym liczysz kalorie? Nie liczę kalorii. Okres świąteczny, a akurat święta Bożego Narodzenia są takim czasem, że na stole jest wszystko to, co uwielbiam i tak naprawdę zazwyczaj kończą się one wielkim, ale to wielkim obżarstwem z mojej strony i tak naprawdę nie patrzę na to, co jem, tylko po prostu sobie odpuszczam w tym czasie, a potem dopiero się martwię, więc myślę, że nie ma tutaj co się dać zwariować, ponieważ jest to jeden i niepowtarzalny okres w roku, gdzie naprawdę można się bardzo, ale to bardzo i smacznie objeść. Jakie tradycje świąteczne wyniosłaś z domu rodzinnego, a jakie wprowadzasz już w swojej rodzinie? Szczególnie interesuje mnie strona kulinarna. Powiem Wam tak, przemyślałam sobie to pytanie już wcześniej i tak naprawdę ja takie tradycje, że tak powiem, w okresie świąt Bożego Narodzenia, a także innych świąt wprowadzam dopiero od momentu, kiedy jest z nami nasza córeczka. I tak naprawdę wszystko to do tej pory się klaruje, nowe takie tradycje nasze wchodzą.
I też czerpię tradycje nie tylko z mojego domu rodzinnego, ale również z domu rodzinnego mojego męża, więc jest dosyć sporo tych miejsc i tak naprawdę mogę sobie wybrać te tradycje, które najbardziej mi się podobają i wprowadzić je na stałe w mojej rodzinie, więc myślę, że jest to dosyć takie komfortowe, ponieważ nikt nic mi tutaj nie narzuca, sama tutaj decyduję, co chcę praktykować, jakie tradycje podczas świąt rodzinnych w mojej rodzinie. A jeśli chodzi o takie konkrety, a szczególnie te kulinarne, to nie wyobrażam sobie, aby zabrakło podczas moich świąt pierniczków. Zawsze piekę je przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Teraz towarzyszy mi w ich przygotowaniu moja córeczka, więc jest podwójna frajda. Poza tym, jeśli chodzi o stronę kulinarną, nie może zabraknąć makowca oraz barszczu. I tutaj taka nasza tradycja, barszcz zazwyczaj w Wigilię przygotowuje mój mąż. I tak naprawdę od pewnego czasu zamiast uszek do tego barszczu robimy ravioli. Więc tu również w zeszłym roku na moim kanale pojawił się film z przygotowaniem takiego naszego bardzo świątecznego barszczu wigilijnego razem z tym ravioli, więc możecie sobie spojrzeć, podlinkuję Wam film i być może wykorzystacie w przyszłym roku ten przepis. I ogólnie rzecz biorąc, tak jak już wcześniej Wam powiedziałam, jest dosyć sporo takich tradycji, które chciałabym wprowadzić i które do tej pory jeszcze prowadzam. I tak jak już Wam wcześniej powiedziałam, tych tradycji jest naprawdę bardzo dużo i na chwilę obecną jeszcze nie ma takiej ścisłej listy, powiedzmy top 10 tradycji świątecznych, które wprowadziłam już w naszym domu, więc tutaj raczej menu jest takie dosyć standardowe, jest ryba, jest tutaj barszcz, pierogi z różnymi farszami, więc my jesteśmy młodą rodziną, dosyć nowoczesną, że tak powiem, i lubimy eksperymentować również w kuchni, więc czasami zdarza się, że na naszym stole pojawia się potrawa nie taka bardzo tradycyjna, ale powiedzmy taki freestyle na temat, więc tutaj nadal szukamy i tą tradycję naszą wspólną rodzinną tworzymy, więc tak bym odpowiedziała na to pytanie. Pytanie o ulubiony świąteczny film padło dwa razy i tak naprawdę w święta nie oglądamy telewizji, ale tak naprawdę nawet nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jakie są filmy świąteczne, więc nawet się w tym nie orientuję. Pamiętam, że za dzieciaka oglądałam oczywiście Kevina Sam w domu w Nowym Jorku i to pamiętam obejrzałam co najmniej 3 razy. Pamiętam jeszcze rodzinę Griswoldów i te domy, które oni stroili tymi lampkami i zawsze jak przejeżdżamy gdzieś i widzimy tak bardzo bogato ozdobiony dom czy okno za pomocą lampek, to zawsze mówimy o patrz, ale Griswoldy. Więc ten film o tematyce świątecznej również jest w mojej pamięci, ale żebym miała taki bardzo ulubiony, no to nie jestem w stanie Wam wskazać. Kolejne pytanie. Myślę też, że mogłabyś nagrać film z organizacją sprzątania, gotowania domu na święta. Taki film nagrałam, miałam w planie go nagrać. Ty mnie utwierdziłaś w przekonaniu, że ten film jest potrzebny i w poniedziałek go opublikowałam, więc mam nadzieję, że przyda Wam się nie tylko na święta za rok, ale również podczas organizacji innych tego typu dużych imprez rodzinnych. Kolejne pytanie. Co wspominasz najlepiej ze świąt w dzieciństwie? Masz jakieś święta, które szczególnie zapamiętałaś? Może nie ma takich, że jedne całe święta jakoś szczególnie zapamiętałam, ale jeśli chodzi o święta z dzieciństwa, to mam takie migawki tego ogromnego stołu, który stoi w kuchni. Musieliśmy złączyć stół oraz ławę. Były 2 obrusy, były ławki, krzesła, kanapa, na której się siedziało, mnóstwo pierogów. Pamiętam święta, na której moja mama upiekła pizzę, a u nas pizza była
I tak naprawdę jest takim daniem w moim domu pochodzenia rodzinnym, takim daniem na specjalne okazje. Pamiętam, że na któreś urodziny zamiast tortu wybrałam właśnie pizzę, więc możecie tutaj ocenić ważność tej potrawy. Co jeszcze pamiętam? Pamiętam też, jak wychodziliśmy sprawdzać tą pierwszą gwiazdkę. Też do tej pory nie mam pojęcia, jak się te prezenty pod tą choinką znajdowały, mimo tego, że byliśmy wszyscy w małym, bo małym domu, ale no nie było jak tutaj tego przemycić między nami, ale jakoś się udawało te prezenty pod choinką podrzucić. I tak naprawdę, tak jak już na początku filmu powiedziałam, święta moje z domu rodzinnego, moje takie wspomnienia dotychczasowe są naprawdę bardzo pozytywne i tutaj czasami się nawet kręci łza w oku, jak się uświadamia, ile lat już minęło, ile pracy też moi rodzice, moja mama włożyła w przygotowanie nie tylko świąt, ale ogólnie w nasze wychowanie i tak dalej, więc ogólnie rzecz biorąc, święta akurat Bożego Narodzenia i ogólnie święta wspominam naprawdę bardzo dobrze, a te migawki z moich wspomnień, takie, które są naprawdę w mojej głowie i też z takich, właśnie mi się przypomniało, bo teraz mamy 24 grudnia, widzicie, słonko pięknie świeci, jest 15 stopni i po prostu w ogóle tak naprawdę ten śnieg jednak jest potrzebny do tego, aby była ta kropka nad i. I mam nadzieję, że moja córeczka będzie miała mimo wszystko wspomnienia Świąt Bożego Narodzenia związane ze śniegiem, ale pamiętam właśnie ten okres świąteczny, że jest bardzo biało, mroźno, że ten mróz skrzypi pod butami i naprawdę wtedy białe święta to są już naprawdę takie stuprocentowe święta. Kolejne pytanie dotyczy potraw, które robię na Wigilię. Mogę Wam już powiedzieć, co będzie na moim stole wigilijnym, ponieważ już jestem po i tak naprawdę jest już to wszystko przygotowane. Więc ja ze swojej strony zrobiłam oczywiście pierogi z kapustą i z grzybami w formie klasycznej, takich pierogów z falbanką oraz w wersji ravioli. Następnie zrobiłam też pierogi ze suszoną śliwką, powidłami i czekoladą. Zrobiłam je pierwszy raz i są naprawdę bardzo przepyszne. Co ja tam mam jeszcze w lodówce? Na Wigilii będzie na pewno ryba po grecku. Będzie oczywiście karp. Z ciast mam przygotowane muffinki marchewkowe, pierniki, sernik, tradycyjny makowiec w roladzie. Będą również paluchy z makiem, barszcz, oczywiście barszcz czerwony z uszkami, będzie również śledź na dwa sposoby i mam nadzieję, że niczego nie ominęłam, więc jeśli chodzi o mój wigilijny stół, tak to się kształtuje. Kto u nas ubiera choinkę? Choinkę tak naprawdę w tym roku stroiłam przede wszystkim ja. Na początku pomagała mi moja córeczka, która większość takich małych czerwonych bombeczek umieściła na swojej wysokości, a resztę po prostu, jak to dzieci, szybko się znudziła i po prostu poszła dalej się bawić. A choinkę, jak nie patrzeć, trzeba było ubrać. Miałam jej wizję. Jest taka, jaka mi się marzyła od zawsze tak naprawdę. Lampki zazwyczaj nakłada mój mąż i oczywiście gwiazdę nakłada głowa rodziny, czyli mój mąż stawia tą kropkę nad i, jeśli chodzi o choinkę, więc tak zazwyczaj to u nas wygląda. Czy obdarowujecie się prezentami w waszej rodzinie? Znajdujecie je pod choinką? Jeśli tak, to kiedy je otwieracie? Tak, obdarowujemy się prezentami. Zazwyczaj, jeśli chodzi o prezent mój i mojego męża, zazwyczaj umawiamy się, że kupujemy sobie coś wspólnego. Zazwyczaj jest to coś albo do domu, albo do kuchni, co się nam przyda, na co normalnie byśmy pewnie, czego zakup prawdopodobnie odkładalibyśmy na dużo, dużo później.
później, więc w tym roku już żeśmy ustalili, że kupujemy sobie coś do kuchni, do naszego robota kuchennego, co na pewno w przyszłym roku ułatwi nam pracę, jeśli chodzi o pierogi. Otwieramy prezenty po kolacji, kiedy już zjemy barszcz, kiedy już czujemy się napełnieni, kiedy już jest mniej więcej posprzątany stół, wtedy przychodzi gwiazdka i są prezenty, więc tak to u nas wygląda. Najśmieszniejsze wspomnienie ze świąt. Ja ogólnie rzecz biorąc powiem Wam, że tego jakoś bardzo dobrze nie pamiętam, ale od momentu, kiedy się to wydarzyło, każdego roku w mojej rodzinie jest ta anegdota przytaczana i podobno jeden z moich starszych braci podpalił choinkę, znaczy się coś kombinował z sztucznymi ogniami i z racji na to, że choinka była sztuczna, no to ona się stopiła. Ja chyba byłam na tyle mała, że tego jakoś bardzo dobrze osobiście nie pamiętam, ale jak już powiedziałam, każdego roku jest anegdota przytaczana, więc zapadło to w pamięci naprawdę całej naszej rodziny, więc myślę, że na to pytanie odpowiem właśnie tą anegdotą. Jak wyglądają u mnie święta? Tydzień przed jest naprawdę dosyć spora mobilizacja i staram się wszystko ogarnąć w miarę szybko, żeby na tą Wigilię jednak i święta było wszystko przygotowane na tip-top. I oczywiście dużo się dzieje w kuchni, potem jednak jest ten czas, kiedy już zasiada się do stołu, żeby już odpocząć i wtedy naprawdę ten czas, te nieprzespane noce, zarwane noce przygotowań są rekompensowane smacznym jedzonkiem, ciepłą, miłą atmosferą i odpoczynkiem, bo tak naprawdę wszystko jest już zrobione i są tylko pomniejsze rzeczy do zrobienia, które trzeba robić jednak na bieżąco, więc myślę, że moje święta nie odbiegają jakoś bardzo wyglądem od innych takich tradycyjnych, które prawdopodobnie większość z Was również spędza. Jakie ciasta kupujesz, pieczesz, może masz swoje ulubione? Ja, jak wiecie, jestem fanką pieczenia i nie wyobrażam sobie tego, aby iść do cukierni i zakupić ciasta na święta, więc to jest mój konik, ja z tego czerpię przyjemność. Upiekłam w tym roku sernik królewski, makowiec. Mam oczywiście pierniczki, również zamiast takiego klasycznego piernika upiekłam muffinki marchewkowe w wersji świątecznej, czyli z przyprawą korzenną. I jeśli chodzi o ciasta, to moim ulubionym, bez którego nie wyobrażam sobie świąt, żadnych świąt, jest makowiec. I ogólnie makowiec mogłabym jeść naprawdę co tydzień i robić go, bo to jest mój smak i zanim ja w ogóle zwinę tą roladę, to jestem w stanie pół tej masy makowej zjeść, więc tutaj makowiec i paluchy z makiem mojej teściowej to jest po prostu coś, co uwielbiam. Choinka żywa czy sztuczna? Prawdę mówiąc, nigdy, a mam już 28 lat, nie miałam na święta choinki żywej. Może się dla Was to wydawać dziwne, chociaż może raz mieliśmy choinkę żywą w domu moim, bym musiała zapytać mamę, ale chyba była raz tylko choinka żywa, ale ogólnie rzecz biorąc zawsze jest sztuczna i jak widzicie w tym roku jest u mnie pokaźnych dosyć rozmiarów i myślę, że tutaj jakoś nie mam parcia, by mieć żywą choinkę, ale jak wiecie, kobieta zmienną jest i za parę lat może mi się odwiedzić i będę chciała żywą choinkę, więc tutaj zobaczymy. I przechodzimy do ostatniego pytania. Gdzie w tym roku spędzasz Wigilię? Czy macie jakiś grafik na spędzanie świąt, jeśli chodzi o spędzanie Wigilii? Czy zawsze na Wigilię jesteś u rodziców, u teściów, czy u siebie w domu? Jest to dosyć taki zawsze temat, który trzeba ustalić, aby nikt nie był pokrzywdzony.
No i tak naprawdę nie ma jakiejś takiej sztywnego planu, że albo jedziemy na zmiany do rodziców, albo spędzamy u nas. Po prostu jak wychodzi, tak jest. Ważne, żeby ustalić to jak najlepiej. I to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o te odpowiedzi. Wydaje mi się, że film wyszedł dosyć długi, ale mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. Dziękuję wszystkim dziewczynom, które zadały te pytania, dzięki którym powstał ten film. A z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.